Hej, witam serdecznie, z tej strony Dawid Beczek z Dawidem na ryby. Dzisiaj zupełnie inaczej niż zwykle, ponieważ jadę na feder. Tak jak widzicie, zimowa sceneria, a ja idę posiedzieć. To jest zupełnie w moim stylu. Wędkowanie federowe jest mi dość mocno obce. Jednak kto mnie zna, wie, że moim celem jest złowienie miętusa. Nie udało mi się jeszcze, dlatego dzisiaj druga tegoroczna próba. Lecę dość daleko, ponieważ chyba 150 km od mojego miejsca zamieszkania, ale jest to miejsce pewne, wiem, że miętusy tam są. Zresztą nie będę sam, ponieważ zaraz odbieram Jarka, który w tym miejscu już nie jednego miętusa przechytrzył. No i cóż, trzymajcie kciuki, że się uda i pierwszy miętus wreszcie zostanie przeze mnie złowiony. Widzimy się za chwilę, hej! Niedawno dojechaliśmy, moje wędki już stoją, Jarek się dopiero rozkłada. Ale mówi, że będzie dobrze. Musi być. To 5 razy sztuka. Tak jest. Dokładnie, nie poddajemy się, walczymy. Tutaj mam jedną wędkę rzuconą na płotkę. Tutaj na stynkę. Ty, Jarek, masz obie na płotkę? Tak, Jarek ma obie na płotkę. Tyle, że sęk w tym, że ja mam zwykłe zestawy z płaskim ciężarkiem. Jarek ma zestawy paternoster. Zestaw paternoster w taki sposób wygląda. Tu mamy trójnik. Tutaj mamy hak. A tutaj dopinamy sobie Ciężarek. Czyli taki drobszy odboczny trok, powiedzmy. Dokładnie tak. Ciężarek. Tyle, że gruntowy. Dokładnie, tak to wygląda. Trok ciężarkiem jest dłuższy od troka z cementem. Cały sobie powiewa w taki sposób nad dnem. O, tak. I to się tak nie zrywa. No właśnie, o to chodzi. Tak. Było ostatnim razem branie właśnie na to. A właśnie, bo jesteśmy tu drugi raz i ostatnim razem mieliśmy jedno branie. I to jedno branie właśnie miał Jarek na ten zestaw i na płotkę. Ok, zanim przejdziemy dalej, mam dla Was szybki konkurs. Do wygrania jest nowa wędka Mikado Big Slide Light Spin 208 cm od 2 do 9 gramów wyrzutu. Ja tym modelem łowiłem w tym roku w Strongi, świetnie się sprawdzała, wyciągnęła nie jednego 40-taczka oraz wiele, wiele mniejszych rybek. I cóż, co trzeba zrobić, żeby ją wygrać? Wystarczy zasubskrybować mój kanał, napisać w komentarzu, że to zrobiliście i to wszystko. Wyniki podam w następnym materiale, czyli mam nadzieję, że jak najszybciej, na pewno w tym roku. Więc zachęcam do zabawy i zapraszam do dalszego oglądania. Pokażemy wszystkim, jak się wycina filety na miętusa. Mamy płoteczkę mrożoną z zeszłego roku, fakt, że jest z zeszłego roku, ale to nic nie szkodzi. Duża. Wycinamy filety. Bardzo dobre brałem ja miętusy. Miętusy mi brały na ogon. Obcinamy ogon. Tak. Z tym, że ja to robię sobie tak, że obcinam też to. Dlatego, bo chodzi nam o to, żeby to się zmieściło w pyszku. Tak. On ma mały pysk, więc jak jest niedużo, to filet nie może być zbyt wielki. Dokładnie. I teraz będziemy sobie na takie paski, czyli tą płotkę. Tak, o, już w tej długości, tej szerokości. Później potniemy sobie dalej. Na razie tylko bierzemy jednak na nasz użytek. Spróbujemy sobie, o. Później docinamy, takie robimy, o, takie paseczki właśnie, tak to właśnie wygląda. I na to będziemy łowili. Najpierw ogon idzie, ogon, później pójdzie, o. Tak, czyli jedna na ogon, druga na tuszkę, znaczy nie na tuszkę, tylko na kawałek paska. Okej. Okay. Okay. Tak, jesteśmy na kamienistej miejscówce. Miętusy lubią takie miejsca podobno. Zresztą no, tutaj na pewno lubią, bo Jarek nie jednego złowił. Dokładnie tak. I teraz wprowadzamy haczyk. To może być trochę ciężkie, bo wiadomo, że tu są łuski. Zatem ryba jeszcze do końca się nie rozmroziła. Też powiedziałem na wstępie, że to jest pewna miejscówka. No i pewna jest, ponieważ tutaj Jarek nie jedną rybę złowił, ale ja jestem tu piąty raz. No i liczę, że dzisiaj w końcu pierwszy raz się uda. No pewnie, że tak. Musisz złowić. Dlatego się zaśmialiśmy, że do 5 razy sztuka. Dokładnie tak. Przybijamy. Pamiętamy o tym, aby drot był na wierzchu. Bo one od razu się zacinają po braniu z reguły. No ostatnio też miał się zacząć. Ostatnio się nie zaciął, ale z reguły taki jest sens tego wszystkiego. Tak, i nakuwania przynęty tak jak gumę spinningową, tak?
No i tak to wygląda ostatecznie. Na dwa razy to nakułeś, tak? Tak, tak, tak. Czyli tak jak mówiłem, troszkę jak w gumie spinningowej, przez całą powierzchnię fileta jest przyciągnięty hak, ryba chwyta i się zacina. No i jest, w końcu. Patrz. Pierwszy miętus, proszę. Pierwszy miętus w życiu. Tak, zobaczcie jaki jest fajny. Patrzcie, taki oliwkowo, marmurkowo, zielony. I patrzcie, tutaj, pokaż jego tutaj podbródek. Pokaż mu jego, tak. Ten ma wąsik, właśnie widzisz ten wąsik? Tutaj. To jest jedyna właśnie cecha świadcząca o przynależności do ryb dorsowatych. Weź go tak teraz do góry. Właśnie tak, o. Patrzcie. To jest tak, wędka 200 zł, chołodek 150, żywka 30, radość z połowu bezcenna, tak. Gratulujemy łowcy, taka mała gratulujemy ryby, dokładnie, jest. Wreszcie, to jest ten dzień, to jest ten czas, tak, który dzisiaj jest, 25 listopada 2022, to jest ten dzień, kiedy piątym razem wreszcie wzięła ryba, gratulujemy łowcy, gratulujemy ryby. I dziękuję za pomoc przede wszystkim. Robimy podkę i puszczamy rybkę. Jak będziemy puszczali, też będziemy nagrywali. No? A na co ci on wziął? Na płoteczkę. Na płoteczkę. Tak, na ten gofilecika z płotki, którego pokazywaliśmy. No tak. I jest. No i jest, i pięknie. Tak no więc, jak na każdego wędkarza przystało, rybkę wypuszczamy do wody, aby w przyszłości mogła rosnąć i cieszyć wędkarzy swoim potomstwem. Tak więc, puszczamy rybkę. Odpływa. No i patrzcie, dostałem od Jarka taki prezent. Dostałem go rok temu, ale obiecałem, że otworzę dopiero jak uda mi się złowić pierwszego miętusa. No i z czystym sumieniem wreszcie możemy to otworzyć. Skoro już złowiłem rybę, to mogę się troszkę pomądralować. Chciałem powiedzieć kilka słów o miętusie. Przede wszystkim jest to jedyny przedstawiciel słodkowodny ryb dorszowatych w naszych wodach. Czyli to, co powiedział Jarek w poprzedniej scenie. Dodatkowo jest to ryba typowo zimnolubna. Bierze ona w najgorszą z możliwych pogód, czyli wiatr, deszcz, śnieg. Po prostu ma być zimno, paskudnie, niskie ciśnienie. Zupełnie na odwrót jak większość gatunków naszych. Ponadto, gdy woda osiąga ponad 20 stopni Celsjusza, miętus zapada w letarg. Nie bierze, leży gdzieś schowany prawdopodobnie między kamykami lub korzeniami i totalnie nie żeruje. Mamy końcówkę listopada i jest to ostatni, powiedzmy, rzut, kiedy tego miętusa możemy złowić, ponieważ od 1 grudnia zaczyna się 3-miesięczny okres ochronny. Dopiero w marcu będziemy mogli wracać do połowu tej rybki. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się go chwilę temu złowić. Mamy jeszcze troszkę czasu, dlatego walczymy. No i cóż, może jeszcze coś wyjedzie. Chwilę temu bardzo ładnie szarpnęło szczytóweczką, znowu na płotce. Brania miętusów, Jarek opowiada, że mają to do siebie, że często jest jedno szarpnięcie i potem ryba już siedzi. Tak było w pierwszym, przy tej mojej pierwszej rybce. Dlatego sprawdzimy wędkę. Dawaj do góry. Patrz. Jest? Chyba nie. O kurczę. Szkoda. No niestety puste branie, ale było. Ale było. Na płotkę znowu. No. Kończymy to wędkowanie. Wypracowane dwa pewne branka, z czego wyjechała jedna rybka. Poza tym było kilka szarpnięć, jednak ciężko powiedzieć, czy to gdzieś tam nurt tam podmywał zestawy, czy jakieś krzaczki się zaczepiły. Ostatecznie pierwszy miętus w życiu, co sprawiło mi ogromną radość, więc bardzo Ci dziękuję za zdradzenie mi tajników połowu tej ryby, a przede wszystkim pokazanie, gdzie można ją złowić, bo tak jak mówiłem na początku, jest to ryba bardzo terytorialna i ciężko ją znaleźć, zresztą nikt tej ryby nie łowi. Jarek jest jedynym człowiekiem, którego znam osobiście, który tą rybę rzeczywiście łowi i można powiedzieć, że się w niej specjalizuje. Jak na ryby, tylko z Jarkiem. Dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału. Widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć. Cześć.